Witam widzowie. Słuchajcie, na samym starcie powiem tylko informacje odnośnie streamów. Mówiłem, że będą streamki, mówiłem, że normalnie będzie streamowane tak, ale słuchajcie, jestem w trakcie aktualnie rzucania szlugów. Plus skupiam się na tym, nie mam życia w ogóle, co jest? Skupiam się na tym, żeby zmontować słuchajcie rewinda. To jest, muszę powiedzieć te kilka informacji na samym starcie. Idzie mi dobrze, ale wiecie, to jest naprawdę dużo rzeczy, połączeń, które trzeba zmontować. Wczoraj zrobiłem naprawdę milowy krok w tym. I zostało jeszcze trochę czasu, więc myślę, że jeszcze kilka dni tam przesiedzę i pomontuję. I wtedy będę mógł sobie na spokojnie streamować, także święta prawdopodobnie spędzisz u nas. Normalnie będzie wigilia z chipsów robiona na Sylwester. Tylko Arnolda z lodoherbatą będziemy pili w gigantycznych ilościach i przede wszystkim będziemy się dobrze bawić. Ja mam taką nadzieję, że zdążę to wrzucić i zmontować, więc wpadnijcie na tamten kanał, a teraz zaczynamy Gotiga. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz, wpadnij na Twitcha, tak jak mówi mój drugi kanał vlogowy. Znajdujemy się przy 9, czyli po prawej stronie, jest to klasztor. Co tu robię? Słuchajcie, zbierałem sobie oczywiście skóry, żeby kupić coś lepszego, jak na przykład tą zbroję za 500 gold, za co możemy kupić. Albo jeżeli udamy się do miasta, to tam może jeszcze będzie lepsza zbroja, więc może na razie się wstrzymam, ale teraz jesteśmy przy klasztorze, więc dzisiaj będzie bardzo dużo takie pocięte w kilku miejscach, bo ja będę chodził pewnie po miejscach i po prostu sobie najzwyczajniej w świecie grał. Jeżeli przyjdzie moment, to po prostu zacznę wam, jak będzie jakiś dialog albo coś takiego. Szukam praca. Szukam brata, nazywa się Jorn. Nie słyszałeś o nim może? Niestety, pierwsze słyszę. Od dłuższego czasu społeczność klasztoru jest zamknięta na sprawy zewnętrzne i nawet takie wieści tu nie docierają. Spróbuj popytać w mieście. Tam na pewno ktoś udzieli ci pomocy. Czy mogę wejść do klasztoru? Nie. Przeor zakazał wpuszczania obcych. Wyjątkiem są... Przeoram, to ja ci zaraz kurwa gębę, puszczaj mnie tam. Nie mają się gdzie udać. Tak, no to chyba ja. Nie wyglądasz. Jak nie wyglądał? Chory i potrzebujący. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Chory na łeb potrzebuje kurwa Jana. Już od niepamiętnych lat służy nam za miejsce modlitw, pracy oraz kontemplacji. Jeśli lubisz historię, polecam poczytać o kompleksie w księgach. Niektóre historie związane z tym miejscem są naprawdę fascynujące. Wolfzak wiedział, co robił, wyrażając zgodę na budowę tego miejsca. Aha, jeszcze mam jedną ważną informację na dzisiaj. Nie byłoby. Mikrofon jest dobrze ustawiony? Chyba dobrze. Słuchajcie, jedna bardzo ważna informacja jest jeszcze taka, że widzę, że zamulacie z oglądaniem serii. Co się stało, widzowie? Co się? Czy ja jestem taki nudny? Czy to jest coś ze mną, widzowie? Zostaw lajka i oglądaj serię, mnie wkurwie. Czasem nie pojawiają się dwa odcinki dziennie, bo mi się nie chce wtedy. I musicie, widzę, że nie nadrabiacie. Ale jesteśmy kapłanami Adanosa, strażnikami równowagi. Też wiem, że nie każdy ma czas, żeby oglądać dwie godziny dziennie gierkę, więc... ...nakazał nam izolację w klasztorze. Nie możemy już swobodnie opuszczać tej... Czasem odpuszczam z jeden dzień, z dwa dni i nie będę wrzucał odcinków, ale tak normalnie to zazwyczaj po dwa dni, po dwa odcinki dziennie. Posługują poza tymi murami. Większość z nich przebywa w mieście. Co słychać? Cisza, spokój. Mam tutaj mnóstwo czasu na kontemplację, co potrafi być i piękne, i irytujące. Rozumiem, mieszkać ci raczej nie ukradnę. W ogóle to są misje, które mamy zrobić, ale te misje sobie... Oczywiście porobimy razem, ale nie będę się teraz na tym skupiać. Tu zaczęliśmy odcinek i tutaj wam przerywam odcinek, słuchajcie. I wracam na brzeg. I idę w jakieś po prostu ciekawe miejsce i zobaczymy. Widzimy się zaraz, na pewno. No, widzowie, coś mi się otworzenie i chciało wznowić. Witam z powrotem, jestem na brzegu. I widzę, że ktoś tu kurwa jest, więc... Pewnie będziemy mieli z nim jakąś interakcję, będziemy mogli z nim porozmawiać. Więc dzisiaj będzie bardzo taki
taki montowany odcinek na serię, bo nie, umówmy się, no nie będę wam pokazywać też jak biegam, kurwa, i zabijam wilki i 15 raz przechodzę tą samą drogą, bo to chyba nie ma najmniejszego sensu. To jest tylko i wyłącznie marnowanie czasu. Raz na jakiś czas, albo jeżeli idziemy gdzieś w nieznane, to spoko. Ja tą drogą już szedłem, co wam pokażę na mapie. Ja tu cały czas przeszedłem z buta właściwie. Poprzechodziłem sobie. Byłem w kopalni królewskiej, nic się nie dzieje. Winnicy, to jest chyba ta winnica. Chyba ta nasza winnica? Nie wiem, czy byłem w tej winnicy. Nie wiem, czy to ta winnica, w której robiliśmy misję. Możemy iść do Mgliste Moczary, ale to brzmi jak miejscowość, w której kurwa nie wyjdziemy żywi, więc raczej bym się zastanowił, zanim się tam udam na samym starcie. Witam, przewoźnik, czym się zajmujesz? Nie wyglądasz na takiego. Za parę monet pozwolę ci władować się na moją łódkę. Aha, na łódkę. Na starcie popłyniemy, gdzie tylko będziesz chciał. Oczywiście w obrębie Archolos, żeby nie było niedopowiedzenia. Jo, ci kryńca. Ty, a zaraz mnie do miasta. U stronie żeglarza, bursztynowe wybrzeże, klasztor. Poka. U stronie żeglarza, jeden. No niby mógłbym się tam udać, ale jednak najpierw udałbym się do miasta, bo coś czuję, że w mieście dostajemy za niebiesty pancerz. I ja bym chciał nowy pancerz już, bo dostaję trochę na dziurę, nie będę ukrywać. O, witam serdecznie. Witam, witam, ale masz kurwa fajne rzeczy, dobra. A to nie, to w sumie na odcinku go okradniemy. Coś save'i chyba wolno się zapisuje, czy nie? Chyba tak. Coś raz na jakiś czas nie gra, nie wiem od czego to zależy. Chyba nie od dysku. Bo w poprzednim, chyba od systemu Gothica i to, że tak po prostu raz na jakiś czas stwierdza, że... A jebać. Się zapisuje 2 godziny. No halo, halo, widzowie. Ale możesz zostawić lajka, a rewindzik? Kurwa, powiem wam trochę, opowiadam wam trochę o Rewindzie. Bo dzisiaj będzie stricte fabularny odcinek i będziemy chodzić, będzie dużo montowania, będzie dużo mięsa dzisiaj. Także dużo treści, więc teraz jest okazja, żeby może porozmawiać, jak go będę okradł. Dalej, wyskakuj z chleba, kurwa, Iwa, Arnolda, wszystko w porządku. Robię ten Rewind, ale powiem wam szczerze, że nie jestem kurwa aż tak zadowolony, jak myślałem, że będę. Wiesz, że mi się strasznie nie chciało, wczoraj miałem wenę, więc porobiłem, ale jakoś tak... Ja nie lubię robić rzeczy niedopracowanych, jeżeli coś mi się nie podoba i mówię tak, no tak średnio bym powiedział, jakoś tak średnio mi się podoba, już mnie to wkurwia, już nie chcę tego wypuszczać, nie? Ale już tak daleko zaszedłem w tym rewindzie, już 30 minut mam zrobionych, że już no nie odpuszczę, nie? 23 minuty, więc już może chociaż rzucę, nawet jeżeli nie będzie mi się podobać. Dobra, ja muszę wrócić całą tą drogę. My widzimy się, jak będę prawdopodobnie w wiosce Silbach. Nie wiem, może po drodze sobie złapię kogoś, a może pójdę do winnicy i zobaczę, czy to ta nasza winnica, czy ta nasza winnica to była jakaś mniejsza winnica. Ciężko mi określić. Zobaczymy, co się dzieje i widzimy się oczywiście zaraz. Dobra, widzowie, witam z powrotem. Trochę już minęło, zanim wypowiedziałem ostatnie słowa. Chyba naprawdę trochę, bo minęło chyba z pół 40 minut albo coś takiego. Słuchajcie, znajduję się teraz przy kopalni Araxos i znajduję się tu, bo po prostu chciałem sobie wrócić do Silbach, nie? Ale patrzę, że tutaj jest ten goniec i on przecież możemy pozrzucić. Ja mówię, za 10 golden nie skorzystać z takiej okazji. Ej, w sumie to blisko jestem, teraz się zorientowałem, że ta wioska już tutaj jest. Ale trudno, ale dobra. Jesteśmy przy tej kopalni, więc chętnie bym sobie z nim porozmawiał, co tu się dzieje. Witam serdecznie. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Bo to akurat może być to ciekawe. To jest z 3 najważniejszych kopalni na wyspie. Obok kopalni soli należącej do Straży i kopalni tam się nie da wejść. Należącej do Ulryka. Tam nie byłem. Górnicy współpracujący z Araxos wydobywają tutaj złoto. Dlatego do ochrony tego miejsca są oddelegowani najlepsi ludzie, tacy jak ja. Słuchajcie, co miałem powiedzieć, że jest w międzyczasie oczywiście obszedłem wszystkie miejsca, tam jest masę pewnie misji, masę ludzi, z którymi możemy porozmawiać, ale uznałem, że nie będę robić tak, że ja po tych wszystkich miejscach chodzę, ja będę zbierał te misje, których nie będę mógł wykonać, bo tam są za trudne mobki, jakieś kurwa niedźwiedzie jebane i tam będę chodzić w kółko. Bo zbieram misję, a później słuchajcie, kliknę N i będę miał taką
jebany stos takich misji i nie będę miał zielonego pojęcia, o co chodziło w tych misjach. Dlatego najpierw zróbmy wszystko po kolei, a kiedy wykonamy mniej więcej misję, zostanie nam jedna, dwa główne wątki, to wtedy będziemy gdzieś tam chodzić i po kolei wykonywać te misje, że będziemy na tyle wykokrzeni, że będziemy tam w stanie zabić chociaż kurwa ścierwojada leśnego, bo już z nim jest ciężko dla mnie. Jestem pewien, że masz lepsze rzeczy do roboty od nagabywania mnie. Tylko musimy trochę lepszy łuk i tak dalej w mieście zdobyć i będzie git. Kogoś w mieście. Kogoś, kto ma trochę więcej czasu na pogaduszki. Dobra. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? To jedna z trzech najważniejszych... To już pytałem, dzięki. Wiem, że u tego chłopa dostanę misję na to, że mam iść obok, także nie chce mi się tu gadać. Jest tu coś jeszcze ciekawego, Turbo? Kurwa, no niby bym został, ale znowu, słuchajcie, nasra się tych misji, no nie chce mi się. Bo ja z nimi pogadam i będę miał taki stos, drrr. I to jest przy okazji trochę też fajne, bo z jednej strony później nie będę musiał wykonywać tych misji tak bezpośrednio, tylko przypadkiem udam się do miasta i okaże się, że akurat porozmawiałem z tym gościem, z którym miałem porozmawiać i miałem od niego misję. Natomiast na nagrywanie odcinków to jest kurwa tragedia, bo wtedy ani nie wiesz, latasz po tych miejscach, te odcinki nie mają jakiejś takiej logicznej składni, nie mają jednego wątku, tylko 300 rozsianych wątków. Jeżeli faktycznie grasz sobie w grę, to jest okej. Hej, ty. Ale wydaje mi się, że do nagrywania odcinków to jest kurwa masakra robić takie rzeczy. Słuchaj, zabierz mnie do tego Silbach. Lecimy do Silbach. Co będziemy robić w Silbach? Nie wiem, idziemy po Glejta z tego co kojarzę. Jeszcze mógłbym porozmawiać z Bodowinem, że rozwiesiliśmy dla niego wszystkie rzeczy. To była chyba, tylko nie pamiętam, którą bramą to się wychodziło do Bodowina. Bodowin, gdzie był kurwa Bodowin? Tu w prawo był Bodowin? Ciężko. Nie pamiętam do końca. Dobra, wpierdolimy. No, mamy. No i wiecie, ja sobie trochę grałem w gierkę poza odcinkiem. Słuchajcie, ilość nazbieranych rzeczy, które możemy sprzedać, jak na przykład surowe mięso. No jest widzowie potężnie, Także myślę, że się obłowimy. Najpierw ci się wpierdolę na łóżko, słuchaj. Żeby się do rana kimnąć. I o. Ale fajnie przerwał, jak mówi. Wypierchrupaj. Wypierchrupaj, ty. Moje ulubione słowo dzisiaj. Pokaż mi swoje. Nie mogę ci już sprzedać mięsa? Co? Czemu nie? Czemu już nie skupujesz? Co tak tanio? Łe, ja myślałem, że my jesteśmy kurwa bogaci. Oni już nie chcą brać od nas, tyle przynieśliśmy dla ziomów. Dobra, idziemy do tego Bodowina. To jest chyba niedaleko, dlatego chyba nie będę tego pomijać. Chyba za dużo chyba używam. W ewentualności, gdybym się zgubił, użyć takiego zwanego zatrzymania możemy. Ja mam całkiem bogaty słownik, ale szczerze mówiąc, jak gram w gierkę, to się nad tym nie zastanawiam, by wytworne słowa wypowiadać z własnych ust. Raczej nad tym, żeby sobie tu kurwa jakbym do zioma sygarał na Discordzie, wiesz o co chodzi, i pierdolić jakieś głupoty. Raczej na tym to polega. A może nie powinno? A nie wiem. A kij w to. Chyba nie tutaj. Gdzie się szło do tego Bodowina? Tędy? Ty kurwa, a tędy. Chyba tędy. Ty właśnie, miałem przed chwilą taką dziwną sytuację. Się znowu coś stukło. Że mnie coś zaczęło stukać na tego. Na dworze, nie? Jakby ktoś chłopie belki mi normalnie przed oknem przerzucał. Wy kurwa, co jest? Zastanawiam. Mówię... Dobra, to stary, bo może wstał wcześniej i coś musiał tu zrobić. Po coś wyszedł i tu coś robi. Bo dzisiaj gdzieś się jedzie rano i mówię, no tak godzina, bo jest czwarta, ja dzisiaj kurwa wcześniej wstałem. Bo ja nie spałem dwa... A to nie jest bestia z lasu? Jo cię kryńca. Jakbyśmy tak gigra harabons.
Jakbyśmy zabili, on by nam pomógł? Znaczy, ja bym zbejtował, on by pomógł zabić? Brzmi jak plan. I słuchajcie, słyszę, że ktoś przywala belki. Mówię, kurwa, co jest? Ja wychodzę, patrzę. No stary, nie świeci się, nie? Nigdzie, mówię. Jo, się kręca. No to się zesrałem, bo mówię, jakiś chłop mi normalnie przerzuca belki, albo coś takiego. I mówię, no nic. Wziąłem telefon, zdałem się na akt odwagi. Jak wyszedłem, to... To nagle dźwięki ucichły. Ja mówię... Ciekawe, kurwa. W idealnym momencie, jak wyszedłem, to faktycznie, słuchajcie, te dźwięki naprawdę ucichły. Tych przerzucania belek. Także mogło to być jakieś zwierzę. Albo coś takiego, kurwa. Dzik, sarna, łoś, jeleń, kuny, jenoty. Wiadomo, jest jakby... przecież to nic nie bije. Co to jest za gówno? Niepokojąca bestia? Czy to jakiś klocys? Nie mam łuku, nie mam łuku, nie mam strzał już. Bi. I słuchajcie... I taka sytuacja nastała. I mam wrażenie, że ktoś mi chciał... wykonane listy gończe, co ty gadasz? To jest ta bestia? Co się stało? Listy gończe? Zabiłem, to była ta bestia? A to nie były tamte bestie w lesie? Czy to jest więcej bestii? To było kilkanaście bestii? Co tu się kurwa wydarzyło? Nie wiem. Ale gdzie odebrać pieniądze za to? Ja chcę pieniądze za to. Zabiłem. No, wykonane zadanie to wykonane. Ja chcę pitongu. No więc co miałem mówić, że ktoś mi kurwa kradł jakieś belki z domu. Bezczelnie, jak miałem światło oświecone i okno otwarte. Bym mu zajebał kopa. Smoczy korzeń. Dzięki. Ale się trochę zesrałem, bo naprawdę ktoś mi opierdalał belki. A tak zazwyczaj wychodzę, bo też mam takie wrażenie, powiedzmy. Ale kurwa... Dziwne. Dobra. Trochę sianka zyskaliśmy, u niego coś mogę sprzedać, słuchaj. Skóry i futra. Masz. 20 sztuk złota, 40 sztuk złota. I 24, no. No niedużo. Dobra, ale co z tą kurwa... Niczego tu nie znajdę. Co z tą bestią? Jakby... Zakończone misje to będą? Ja będę musiał to ogarnąć, na razie nie wiem, na razie może nie skupiajmy się na tej bestii, ale chciałbym za nią nagrodę, może fajna jakaś była nagroda, może z tym głównym radnym trzeba porozmawiać, bo coś czuję, że to może ten starszy wioski, to całkiem możliwe, że to on jakby zlecił, żeby zabić tę bestię. Dobra, żeby nie przedłużyć, szybko wpadamy tu i później będziemy się już widzieć w mieście, bo już nie będę się cofać. Bo dzisiaj trzeba treściwie udać się do miasta, może jeszcze w tym odcinku, bo ja już od 6 odcinków kurwa mówię, że tam pójdę, więc chciałbym wykonać tę misję i naprawdę iść kurwa do jebanego miasta w końcu. Bodowin, słuchaj. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie ogłoszenia? A tak, nawet się nie spodziewałem, że uda ci się załatwić tę sprawę. Masz za fatygę. Poka. Ekstrakt, no dobra, okej. Okay. Ta paczka chyba należy. No i super. A niech mnie, a już szykowałem skargę na Araxos. Jednak wy młodzi czasem się do czegoś nadajecie. Masz, weź ten eliksir jako podziękowanie. Eliksir życia, spoko. Czy ja się chcę uczyć alchemii? No, w teorii ja się chcę uczyć kurwa alchemii. Ale czy ja chcę? W sensie... Za sobie jestem w stanie wyobrazić, że te punkty nauki fajnie by było nauczyć się pozyskiwania zasobów, strzelania z łuku. Alchemia wydaje mi się takim kurwa... niepotrzebnym badziewiem jak na teraz. Więc wydaje mi się, że nie chcę. Czy ty masz jakieś fajne... Masz, premię do zręczności, masz na przykład takie zajebiste... Zajebistą miksturkę, tylko niestety ona widzę kosztuje... giga dużo siana. Mogę to od ciebie... Aha, no spoko. Z półtora klocka kosztuje, także... Półtora klocka, widzowie, to dużo klocka, ale przynajmniej będę pamiętać, że warto jest tu wrócić. Tu bym chciał kurwa wejść, za cztery koncerny chciałbym tu wejść.
Bez właściwego klucza. Bez właściwego klucza. Nie mogę zblokować też, tylko. Tak tylko zerknąć. Nie mam jakiegoś takiego spela na otwieranie tego? Otwieranie zamków? No mam, kurwa. Ja chcę go użyć. Pewnie, że chcę użyć. Tego nie da się otworzyć? Aha, czyli to jest tylko otwieranie zamków od kufrów. Dobra. Widzimy się już w mieście, jak będę oddawać dalszą część misji i sobie tam rozmawiać i może wreszcie odbierzemy tego Glejta. Dobra widzowie, jesteśmy na miejscu, jesteśmy przy tym. Mogłem najpierw zapisać, a później zacząć odcinek, ale chwilę nie pomyślałem. Tutaj też oddajemy jakby tę misję i dostajemy Glejta. Plus chyba tutaj mogę też sprzedać jeszcze przyprawy, o ile się nie mylę, i dostanę za to golda. I później jak oddam tej naszej lasce z jakby gildii kupieckiej, to ona też się stanie dać mi glejt. Ale wydaje się, że od niej po prostu wezmę siano i jej nie oddam i powiem, a niech wydupca, 200 golda za filkę dostałem, to co? Za filką, musiałem posprzedawać rzeczy. Jej wydaje mi się, że sprzedam te przyprawy. Nie potrzebujesz przypadkiem zapasu przypraw? Oczywiście, że potrzebuję. Ta kuchnia od tygodni świeci pustkami, a wszystko przez te cholerne ulewy. No to co? W takim razie może ten worek ci się przyda. Pokaż mi to. A wielki wór przypraw. To sam czerwony pieprz z Wysp Południowych. Jego zapas wystarczy mi na długie miesiące. No. Spisałeś się lepiej niż większość parobków Ramzeja. Daj mi go prędko, to jeszcze dziś zaserwuję Albinowi jego ulubionego śledzia w cieście ze szczyptą pieprzu i ostryżu. No już wszystko, ale nie za darmo. Nie dostaniesz go za darmo. Wiedziałam, że jest jakiś haczyk. Ile sobie życzysz za ten worek? 200 sztuk złota i loada. 60 sztuk złota. Co takiego? Toż to prawdziwe zdzierstwo. Albyś tego nie wybaczył? Za jakość trzeba płacić. Trzeba płacić. Płacić? Tak. Ale nie przepłacać. Co? Dziękuję bardzo, ale poradzę sobie bez twojego pieprzu. A teraz wybacz, ale czeka mnie mnóstwo pracy. No przecież moglibyśmy się dogadać jakoś. Kurwa, 60 golda, mogę to sprzedać. No cię kurczę. Ale dobra, sprzedam jej dania. Słuchaj. Mięsne paczuszki. Masz. Dla ciebie. Ile? Masz. Gdzieś mało mam wrażenie dostaję. Nie no kurwa. Tylko tyle siana dostaję? Mi się wydaje, że to jest ogólnie więcej warte. Ale dobra. Odda wyskaku kurwa z mieszkań. Nie chcesz mi dać siano, to sobie sam wezmę kurwa polne jagody. Smokaj mnie w pupę. No mogliśmy z 60 golda bogatsi. Jakbym wybrał dobrą kwestię dialogową, ewentualnie drugi jakby drugą opcję, czyli za 40 mogę sprzedać. 60 wydaje się. Najpierw mogę sprawdzić cenę pieprzu, a później dyskutować, ile jest warte. Może jest warte. Jak jest warte 20, a ja pierdolnąłem 60, no to poniosło mnie trochę. Jakby była opcja wpisania, to ja bym tam 200. Jak w Wiedźminie jest taka opcja wybierania, ile jakby chcemy za zlecenie i dzięki temu możemy się targować. Czy tam, nie, czy zakup? No nie wiem, za coś jest jakby była taka opcja. Pewnie też by była jakby w sumie była w Gothiku. Mały smaczek, ale jakoś tak spoko. Ale to jest też uproszczone i dzięki temu nie targujesz się o wszystko, więc jest takie spoko. Słuchaj, o! Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Dupka. Proszę, to dla ciebie. No i wszystko. Sprawy brzegu. Brzegu, tak? Naprawiliśmy go. Możesz się już o niego nie martwić. Świetnie. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Masz tu dodatkowo parę monet. Co mi tam? O kurwa. Dzięki. W sprawie przewoźnika towarów. Tak? Przewoźnik wkrótce będzie gotowy do transportu towarów. Świetnie się spisałeś. Masz parę monet dla ciebie, tylko nie wydaj ich w głupi sposób. Nie, no dzięki szefie. Wykonałem wszystko, o co mnie... O, przepustka do miasta. Dostanę teraz Glade do miasta? Dobrze się spisałeś, dostaniesz go. Powodzenia, Marvin. Jorn na pewno się odnajdzie, czuję to. Dobra, więc dzisiaj... Odkąd pomogłeś nam...
Dobra, więc dzisiaj udajemy się do tak zwanego miasta. Wreszcie odcinek, jesteśmy w mieście, wreszcie idziemy do tego miasta. Także nie kupuję tutaj lepszej zbroi, bo coś czuję, że w mieście za, nie wiem, za tysiaka dostanę też dobrą broń, a my już praktycznie dobrą zbroję i to wiele lepszą zbroję, a na tysiaka już prawie mamy uzbieranego, więc myślę, że na spokojnie. Na pewno w tym mieście tam byli też kolesi, którzy kupowali mięso, jakieś skóry, więc to też zajebiście. Lecimy do miasta, będzie strasznie dużo kontentu teraz. Strasznie dużo rzeczy będzie do robienia. Kopalnia, no nie mów, że ty mnie nie zabierzesz kurwa do miasta. No nie. Nie. Ty jesteś jakiś pijany, czy co się dzieje? Słuchaj. O, a to co? Referencje. Pismo referencyjne otrzymałeś razem z przepustką do miasta. I nie mam to głównie pochwały. A mogę to obejrzeć? Przepustka? Nie mogę. Słuchaj. Jeżeli nie do miasta, to bursztynowe wybrzeże. Albo winnica Valerio. Też może być. Kopalnia, winnica, farma, obóz, kopalnia. Nie, no to winnica Valerio. Oczywiście. A czemu on mnie do miasta bezpośrednio? A, nie może mnie do miasta bezpośrednio, bo jakby nie mam odblokowanego miasta. Rozumiem. No jest tu masy kontentu. Nawet tej jebanej winnicy. Bo też trzeba pozwiedzać, ale dzisiaj omijamy te winnicy. Ja sobie będę poświęcał pewnie. Jeżeli będziemy odwiedzać takie miejsca, to jakoś jeden... A, ja nie mam nawet strzał, no to strzały to akurat mogą kurwa kupić. Ale dobra, kupimy w mieście, bo ja do miasta wchodzę, a ty co, kurwa, wieśniaku jebany. Lajka byś zostawił, a nie tu na Spartana, bez suba siedzisz. 99% oglądających ten kanał nie ma subskrypcji, kurwa. Na Spartana siedzicie i co, myślicie? Dobra, wypierdalam stąd, przecież ta moja broń to nic nie bije w ogóle. Myślicie, że ujdzie wam to na sucho? Kurwa. Wszystko by mi się udało, gdyby mnie chociaż pod miasto podwieźli. Dżukujemy. Dobra, w końcu się znudzą pod gryzaniem mi dubska. Zostaw. Kurwa. Mam nadzieję, że się znudzą. Halo. Ta, jeden już się znudził. Dobra, znudzeni. Kokoko, kurwa. Idziemy do miasta. Miałem rzucić żart o tym, że mam niejedną pupę i nie chcieli wcinać. Ale taki średni ten żart. Kurwa, przyjebany ten żart. Dobra, jest 4:30, ja wstałem 3 godziny temu. Chciałem zrozumieć. Wchodzimy do miasta. Saving, bo to jest historyczny moment. Ustawka kamery, ale mam w ogóle zaspane oczy. To też widziałem. Dobra, widzowie. Ale myślę, że odcinek się dobrze prowadzi. Myślę, że dobrze prowadzę odcinek, fajnie pozatrzymywałem, fajnie macie zmontowane, nie musieliście długo czekać, ja sobie między innymi pograłem, mam w kurwę siano i wbijamy do miasta na pełnej. Witam serdecznie. Każdy strażnik, gdy mnie widzi, to podbija. Prosi chociaż, żebym napluł mu do ryja. Witam. No dalej, gierko. No już się kurwa nie mogę doczekać, przecież tu będą takie zajebiste handlowe rzeczy. I o cię kręca. No mam. Proszę. Oto przepustkę. Co? Pokaż mi to. Ale w szoku, chłop. Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Patrząc po tobie, spodziewałem się raczej jakiejś nielegalnej próby wtargnięcia do miasta. Ja po sobie też. Są w porządku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł wejść do środka. Nie będę ukrywać, żeby się... Podnoście to żelastwo! Że pewnie będę musiał po tym, jak już powiedziałeś, że istnieje szansa, to... Wyruszam... O Jezus, ile misji. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Trzy raz w naszym wspaniałym Archolos... Witam. Musisz odpowiadać. Nie ma się. Fajne jest to, że każdy jakby... Zawsze musi być ten pierwszy na... Nieprawdaż? Że tak, nazywam się Fury. Muzyczki się zmieniają w różnych miejscowościach i to bardzo mocno słychać. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? Słuchaj. Może zainteresuje cię któraś z naszych Pewnie, że... Zapomnij też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a starym... Słuchaj, miastem. Daj mi na razie spokój. Chcę wejść, oddychnąć, kurwa, miejskim powietrzem. Wielkie miasto i my, dobra, teraz możemy porozmawiać. Słuchaj, najpierw wyskakujesz z mieszka.
Później pokazujesz mi swoje mapy. Nie dostaniesz tak dokładnych map w tak niskiej cenie. Pokaż. Nieźle. Nieco niska cena. Posiada znaczniki. Dobra, no mapę miasta to raczej bym zakupił. Myślę, że mi się przyda. Jakieś rady? Przede wszystkim dobrze się rozglądasz. Miasto jest pełne pięknej architektury i okazji do zarobku. Możesz mi coś więcej o was opowiedzieć? Jesteśmy organizacją podlegającą gildii kupieckiej Araxos. My zajmujemy się mapami i organizacją. Oni zaś wynajmują nam swoich gońców jako przewodników. Prosty układ, który pozwala dbać o wszystkich nowoprzybyłych. Jest pewne miejsce. W takim razie porozmawiaj z jednym z przewodników. Aha, no nie zapomnij też odwiedzić... Tak, waszego straganu, jasne. Ty, czemu mam wszystkie inne niezaliczone misje? No dobra. Bieżące misje, gorące piaski, tak, i igła wstegusiana. Jeden z gońców opowiedział mi o przewodnikach. Mieście za drobną opłatą mogą mi zaprowadzić w najróżniejsze okolice miasta. Przyda mi się ich pomoc w odnalezieniu Helgi? Aha, ty, my szukamy Helgi? Kiedyś wam opowiadałem o Heldze. To prawda, Helga miała na imię wtedy Olga, ale bardzo podobnie, nie? No nic, jak nie widziałeś tego, co gadałem, to nieważne, to dziwnie brzmi. Zobaczmy tą mieścinę. I jest to chyba kurwa duże miasto w ogóle, nie? Nawet nie wiem, gdzie jestem, widzę, gdzie jestem. Dobra, jest masę rzeczy do zwiedzania, już bym chciał wszystko odkryć, kurwa. Witam serdecznie, witam. Ale mam 40 FPS-ów. Czemu tu masz 40 FPS-ów? A nie wiem, to chyba gra jest po prostu tak zoptymalizowana do cipy. Bo widzę, że procentowo mam 85% zużycia, więc nie powinno być najgorzej. Jak idzie praca? Widziałem ludzi, którym szła sprawniej, ale to ponad moje siły. Wolę zarobić mniej, ale mieć trochę czasu dla siebie. Okej. Okay. Co powinienem wiedzieć o mieście? Jeśli jesteś robotny, to sobie w nim poradzisz. Szczególnie patrząc na to, że nawet darmozjady żyją tutaj na jako takim poziomie. Co słychać? Wszystko w porządku. Mam gdzie pracować, mam za co kupić sobie piwo w karczmie. Nie potrzebuję więcej do szczęścia. Rozumiem, zaginął. Zaginął mój brat Jorn. Może dziwne, że NPC-ta takiego, uszy. bardzo NPC-ta możemy... O, chyba mu się kurwa nie obiło. Ej, coś ty. O uszy. Zostaw mnie, nie znam... Aha, no dobra, szkoda. Witam serdecznie, witam. Hola, gdzie lezie? Jak się? Nie ma przejścia. Jak to nie ma? Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? No mam. O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na stare miasto. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. Czyli coś takiego jak mieliśmy w Gotyczku. Mamy jakby dolne miasto i górne miasto. Tutaj jest... To jest... jak to było? Starsze miasto? Coś takiego, nie? Pio mówił. Czyli biedaki i elita, powiedzmy, coś takiego. Okej, okay, poradzimy sobie bez tego. Witam. Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Ale kurwa, miasta? Dialogów mamy. Wydawaniem odpowiednich dokumentów 50, zajmuje się najbliższe Matej. 4 odcinki jego będziemy, kurwa, gadać z NPC-tami. Po 60 po minut. Wielkiej kolejce przed drzwiami. Tak, nie słuchałem, co? Wydawaniem odpowiednich dokumentów... Mati, dobra. Co powinienem wiedzieć o mieście? Jeśli czegoś ci brakuje, udaj się na plac targowy. To tuż przy zachodniej bramie. Jasne. Możesz też rozejrzeć się po dzielnicy rzemieślników. Jednak przed wizytą tam przygotuj sobie większą sakiewkę. Moja sakiewka jest kurwa wypełniona złotem. Co powinienem wiedzieć? Ja chcę jakiś łuk zajebisty. Musisz mieć cholernie dobry powód, żeby się tam wybierać. Większość mieszkańców, którzy się tam zapuścili, nie wrócili z powrotem. Gdzie? Musisz mieć... Do kanałów? A. Co słychać? Męczy mnie ta wojna. Zablokowany handel morski odbija się na wszystkim. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, co kiedyś można było kupić na placu targowym. Pagienne ziele. Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Nie. No ale przynajmniej streściwie odpowiedział, no nie?
Obywatel, no dobra, nie będziemy kurwa z każdym randomowym obywatelem gadać chyba, co? Czy wy macie to samo do powiedzenia? Tak. Przykro mi, ale nie. Tak, mniej więcej zawsze to samo mam do powiedzenia. Czy jak ja to skroję to wino, to ja skroję wino wtedy? Kurwa, ta miejscowość Archolos jest gigapotężny i też zawiera gigapotężnie dużo detali i laguje. Chociaż mimo tego, że GPU mam zużyte na 80%, mimo tego, że memory mam zużyte na 40%, to łącznie z nagrywaniem w 2K, bo tak jest super jakość, tylko się gorzej przetwarza wtedy film, ale dla widza to taką ustawę. Bo wtedy YouTube lepiej traktuje jakby film. Skalowane, bo skalowane, ale dzięki temu YouTube jakby kumalski o co chodzi. Ale mówi, ta, ale super jakość, to by musimy więcej, lepszą zrobić. I no. I lepiej po prostu, lepiej wszystko siada. I o, się kręca, no nie wiem, że już na samym starcie mogę ze 3 takie srebrne jakieś szkatułki. Mogę? A, nie mogę. Przyklejone, kurwa, na super glue, wiedzieli kto tu przychodzi. Witam serdecznie. Dobra, co tu mogę kupić? Gerstand. Pewnie nic ciekawego, jak to zazwyczaj w takich karsmach zazwyczaj. Nudy. Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstand, a to mój przybytek. No, w karsmie nic nie ma zazwyczaj, chyba że misje jakieś, albo informacje. Nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, mistrele oraz dostojni podróżnicy. Skąd nazwa Pęknięta Struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu, a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, acz dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot, cała historia. Co słychać? Karczma prosperuje, goście nie... Ja, ale przed chwilą to była taka kurwa lista jebanych pytań chyba do zadania. Zadałem jedno i co, i koniec? Pokaż mi. No tyle? Pograne? No, w karczmie nic nie ma, mam jedzenie, ale to... A, chyba że mogę na przykład móc sprzedać jedzenie drożej, na przykład mięso. No mogę. Bo to na pewno nie kosztowało 4 golda. Znaczy na pewno to nie, ale... Może inny kosztowało 4 golda. Dobra, na razie odpuszczę. Spierdalamy z tej karczmy, chyba że jest tu ktoś ciekawy, obywatel, obywatelka. O kurwa. Ty, no nie, na bank się nie zorientują. Nie, trzeba spróbować, no nie byłbym sobą, kurwa. Nie bym sobie, jakbyśmy nie spróbowali okraść już pół miasta. O Jezus, jest całe miasto do okradnięcia. Jocie kryńca, widzowie. Jak ja tu najbliższe 3 streamki spędzę na okradaniu ludzi. Ale już mówiłem informację o streamach, że na razie ciężko, spróbuję, nagrywam tylko te 2 odcinki i właściwie gram sobie w gierkę i montuję tego, rewinda. Wczoraj, nie wiem czy to po szczepieniu, bo miałem szczepienie, ale dostałem jakieś takie boosta chyba, że przedwczoraj nie spałem 24 godziny, kimłem się. Później znowu nie spałem 24 godziny, dzisiaj się kimłem i mam wrażenie, że nie uwierzycie, ale dzisiaj też nie będę spał 24 godziny, kurwa. Ty, nikt się nie zorientował. Lewo. 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 Prawo. Lewo. Ale zgadłem dobrze. Nie widzisz mnie. Widzisz mnie? Nie widzisz mnie. Jo, ci kryńca. Dobra, chłopcy, okus. Jak ja ci bardzo pierdoliłem, a ty nie jest... mi się nie wymkniesz. Strasz! Ojebałem mu kufer i on się zorientował po 5 sekundach, że ja mu kufer ukradłem. O co chodzi? Nie powinno tak być, halo. Jak chyba, że przestępstwem było, że sam po prostu mu wszedłem tam. Że mogłoby być, no, w teorii chyba nie możesz.
Nie wiem, coś czuję, że w mieście to raczej nie będzie można było liczyć na jakieś ulgi i warto jest jednak zachować prawo, bo tutaj kurwa giga kok strażnicy są. Trzeba uważać. Dobra. To nie okradam ci, nie ma nie warto za 30. Nie no, za 33 go. Nie no, nie warto. Już mnie kurwa nosi, że okraść. Dobra, nie, wracamy. Wracamy, idziemy dalej. Idziemy zobaczyć. Pod my mam tą mapę, którą ostatnio wybrałem i jest. Więc idziemy zwiedzać dalej. Mamy 39 minut odcinka, czyli zaraz będziemy kończyć, ale jeszcze do jednego miejsca się udam. Chciałbym jak najszybciej tylko pochodzić po tych karczmach i kupić ten łuk, bo tak mnie nosi. Co to jest? O kurwa. Witaj, podróżniku. Proszę zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Aha, w ogóle też mam jedną informację do przekazania. Jak jadłem różne rzeczy, to nagle miałem napisane plus 5 zdrowia za różnorodność posiłków. Także warto jest chyba różne rzeczy jeść i dzięki temu będziemy też zdrowie zyskiwać. Ile mnie to będzie kosztować? Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa, łaźnia jest dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. No to kurwa. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Niestety miałem już tu kilka przykrych incydentów. Tak czy inaczej, miłego korzystania z naszych atrakcji. No dobra, to ja chcę. Proszę, zrzuć te brud... No wchodzę. Czujesz się rzeźki i pełny energii. A faktycznie, healuje sobie, healuje się ogólnie. Ty, można tu ukraść? Nie, to tylko tego. Spoko, taka łaźna pakuje się do tego, healuje się, spoko. Podoba mi się, na pewno jakaś nowa mechanika. Więc to jest super zawsze, jeżeli pojawia się jakaś nowa mechanika. A tu co robicie? Też se siedzicie na chillku? Chyba tak, nie wiem czy tutaj życie regeneruje, bo już mam maxa. A tutaj? Co się dzieje? To też właśnie taka. Spoko. Okej. Okay. Jakby. No, coś nowego. Podoba mi się to. Nie była to długa interakcja, więc jeszcze w jedno miejsce. Jeszcze w jedno miejsce trzeba iść. Obywatel, obywatel, obywatel. O, witam. A ciebie kto wpuścił do miasta, brudasie? No i nie wiem, czy ty wiesz, no. Tak. Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. No i... Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. A ty znajdziesz kopa na mordę, zapisuję cię i kurwa dziadek rozpierdalam w pół. Tylko mi się zapisuje, grasz 30 minut, no halo. Kiedy widzisz, jak grasz, zapisuje grę i wyciąga broń. Czy tam wyciąga broń, zapisuje grę. No i co dziadek teraz? No ile mi się to... Słuchaj. A, bo ja mam tylko tą broń. Dobra, ty mi się rozpierdolę w pół. Dosę, nic, nawet przestępca nie zgłoszonego, tylko nie powalę dziada. Na banku nie powalę. Zobacz, jaki kurwa... Jakie on uniki wali, chłopie. Ciosy... Ale on w ogóle nie bije, ty. Jak to jest ten, Murański. On tylko przyjmuje na gardę. Znaczy na gardę. Na twarz. O kurwa, bije jednak. Dobra, ale oba jesteśmy chujowi w bicie się. Ja mam badyla, on ma kurwa chochle do mieszania. Myślę, że mogę rozpierdolić pana obywatela, tylko będzie to trwało 40 minut. Nie no dobra, w takim tempie to mi się nawet kurwa nie chce czekać, żeby go rozdupczyć. Czytujemy to, idziemy dalej. Idziemy jeszcze do jednej miejscowości i zakończymy sobie tu odcinek i tyle. I co? I git. Idziemy dalej, no. I w następnym odcinku, czyli jeszcze dzisiaj pewnie, jak to widzicie, no nie wiem, o który będę też wrzucał te odcinki, więc w każdym razie w następnym odcinku za pewnie kilka godzin, które widzicie, ten nowy łuk mieć, więc trzeba szybko tu badać, gdzie się zajmować na razie. Nowy łuk, nową zbroję, wszystko chcę kurwa, ten pazerny, chcę wszystko. Tu widzę, jest wejście do tego starego miasta, tak? Kula, przed siebie. Nie ma przej. Dobra. A masz przy sobie. O jaki? O Glade upoważnia. Dobra. Nie ma co z nim gadać. On nie ma nic ciekawego do powiedzenia oprócz tego co. To wcześniej. Miasto widzę jest w miarę intuicyjne. Spoko.
Ty kim jesteś? Przewodnik. I co robisz? Przewodzisz? Dokąd chciałbyś? Zaprowadź mnie do... O, tu musimy się udać, bo tu mamy misję, Syreni Lament. Ale na razie ja bym chciał po prostu sobie pochodzić i pozwiedzać miasto. Archolos to wspaniała metropolia, obfita w miejsca warte odwiedzenia oraz świetnie sprawdzające się jako miejsce stałego zamieszkania. Niestety są w niej też miejsca, których lepiej unikać. Jeśli ktoś dopiero co tu trafił, powinien przemieszczać się tylko razem z kimś kompetentnym, takim jak ja. Chłopie, co ty pierdolisz? Co sobie mapy kupiłem? Jak życie? Miasto niestety staje się coraz bardziej niebezpieczne, ale ludzie Araxos są świetni w ochronie swoich współpracowników. Okej, okay. Fantastycznie. Idziemy tutaj. Tak? Tak? Nie? Tak? Co tu się dzieje? No nie ma, na bank tu nie będzie. Nie, idziemy do garnka. W garnku na pewno mają super rzeczy. Czym się zajmujecie, garnki? Co robicie w garnkach? Witam serdecznie. Co tu? O kurwa. Czego tu szukasz? O. Odejdź. A. O. No nie, nie, nie. No dobra, dobra. Co? To co? Spokojnie, kurwa. Zabieraj się stąd. Cienie przeszłości. Muzeum. Okej. Okay. Witaj, podróżniku. Witam. Skupowanie przedmiotów. Już mi się podoba. Tobie widać, że biegasz po całej wyspie i zbierasz co się tylko da. Podejrzewam, że oglądanie eksponatów nie jest tym, co cię szczególnie interesuje, więc od razu przejdę do rzeczy i zaproponuję ci pewien układ. Od najmłodszych lat zbieram stare monety, które wyszły z użytku. Dla większości są bezwartościowe, ale ja chętnie ci za nie zapłacę. Ludzie znajdowali je już w najdziwniejszych miejscach, więc po prostu miej oczy szeroko otwarte. Spoko. Może mamy jakieś monety przed sobą? Jedna. Doskonale. Teraz tylko je wypolerować i będę... Spoko. Miałem na pewno więcej tych monet. Ale zapewne je sprzedałem za jeden golda. Uznałem, że o kurwa, ale super inwestycja. To se poinwestowałem. Dobra, tutaj widzowie zakończymy odcinek. Widzimy się jutro, zostaw lajka, wpadnij na Twitcha, tam poddymiamy. O, nie ma sprawy. Tam słuchajcie, poddymiamy. Tylko... Tylko... Co ty tu robisz? Ale przecież ty mnie nie widzisz przez ścianę, przecież to niemożliwe jest. Mądra decyzja. Tam poddymiamy, tylko akurat nie teraz, bo teraz montuję rewinda i staram się rzucić palenie. Ona mnie nie widzi, nie? Pewnie, że nie widzi. Jak widzicie, no nie idzie najlepiej na świecie, ale myślę, że powolutku do celu, to znaczy dziennie jeden buszek mniej i tak jakoś się powolutku dochodzi do tego, co się chce uzyskać, więc będzie dobrze. Ponadto, póki mam jeszcze to ZUSy jedz. póki mam olejek, to samo, leży z szafy, mam go wyrzucić. No co, trzeba sobie zbuchnąć i zuszyć, tak? A później można rzucać palenie, wiadomo. Widzimy się jutro, będziemy zwiedzać dalej miasto. I tyle. Jest tu kurwa tyle rzeczy, że nawet nie wiem od czego zaczniemy jutro. Ale coś się wymyśli. Musimy ogarnąć łuk, zbroję i... No i to na tym mi na razie najbardziej zależy, bo kurwa telepie. Mam golda do wydania i nie mogę go wydać, no. Do jutra, widzowie. Siemalski. Oddaj myszkę, gro, komputerowo. Dobra, mam myszkę. Nara, widzowie.